Dzień dobry, witam Was. Jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, w gminie Widuchowa, we wsi Ognica. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj byliśmy tutaj, zbieraliśmy dokumentację, robiliśmy zdjęcia. Dzisiaj ta sytuacja jest dużo, dużo bardziej poważna. Postaramy się to Wam pokazać. Jesteśmy przy domu jednego z mieszkańców w Ognicy. Na Odrze są obecne służby, które trochę starają się ściągnąć te martwe ryby. Jest gorąco, jest bardzo ciepło, temperatura jest wysoka i zapach, ten smród jest naprawdę trudny do zniesienia. Odrą płyną po całej długości martwe ryby. Byliśmy wcześniej w Gryfinie, prawie 2 godziny temu, ale tam jeszcze wtedy nic się nie działo. Jesteśmy tutaj, dokumentujemy, nagrywamy filmy, robimy też zdjęcia. Tu niedaleko mieszkają ludzie. Bardzo się boją o to, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych dni, wtedy, kiedy będzie postępował ten proces zgnilizny. Byliśmy tutaj wczoraj, mamy zdjęcia porównawcze, które później udostępnimy na profilu, żeby pokazać Wam, jak sytuacja dokładnie w tym miejscu wczoraj około godziny 18 wyglądała. Rozmawialiśmy tutaj z mieszkańcami, widzieliśmy się też z wójtem gminy Widuchowa. Byliśmy w Widuchowej, widzieliśmy pracujące służby. Niestety minęliśmy się z premierem Morawieckim. Gdybyśmy przyjechali tutaj 20 minut wcześniej, to pewnie spotkalibyśmy pana premiera. Natomiast minęliśmy się z nim niestety i nie mogliśmy mu zadać wielu bardzo ważnych pytań, ale też pan premier nie znalazł czasu na to, żeby porozmawiać z władzami lokalnymi, też mieszkańcami tych terenów, żeby ci mieszkańcy mogli mu zadać pytania. Naprawdę bardzo się martwią o to, co będzie się działo, w jaki sposób uda się te wszystkie ryby stąd wydobyć. Sytuacja jest trudna i właściwie, no, przyznam się szczerze, że nie do opanowania. Tutaj rozmawiamy z panem, z mieszkańcem z Ognicy. Proszę się przedstawić. Buksia Aleksander. Tak, pan mieszka tutaj niedaleko. Mieszkam tu gdzieś 80 metrów od Odry. Dobrze, i proszę nam opowiedzieć o tej sytuacji, to, co tutaj się dzieje, co się wydarzyło w ciągu tej doby, bo byliśmy tutaj wczoraj. Wczoraj, jak byłem tutaj o 9, płynęła ławica ryb. Było niedużo przy brzegu. Gdzieś tak do 2 godziny. Później była przerwa lekka. No i dziś jak przyszłem, no to tu już masa. Przy brzegu było taki, można powiedzieć, dywan do 1,5 metra, jak dywan, taka masa ryb była od brzegu. Jeszcze teraz zostało się trochę, nie wiem, czy odławiano, czy prąd wody jej zabrał, nie? Ale mówię, że no masa. Jeszcze tu zdjęcia są w niektórych miejscach, pani właśnie zrobiła, że jest właśnie do metra jeszcze ryb. I to tam jest około 1000 sztuk na pewno. Tutaj, w tym miejscu tylko, w okolicy, tak. W tej okolicy, w której pan tutaj mieszka właściwie, nie, tak? W tej okolicy, tutaj, tak. To tu jest, to tu, tu dziesiątki tysięcy ryb. Tak. To dziesiątki tysięcy, tak. Przy brzegu jest. Przy brzegu. Słyszymy teraz helikopter, prawdopodobnie helikopter policyjny, który pewnie też zbiera jakieś dane, zbiera zdjęcia. No, przykro mi to stwierdzić, ale brakuje profesjonalnego sprzętu. Przede wszystkim brakuje pieniędzy, które samorządy, władze tutaj gminy powinny otrzymać jako wsparcie dla tych wszystkich służb, które zostały tutaj oddelegowane. Rozmawialiśmy z wójtem, pytaliśmy. Wiemy, że przyjechał tutaj WOT, około 51 osób, ale też kadeci ze szkoły pożarniczej. Niestety w gestii gminy jest zagospodarowanie, można powiedzieć, tych służb, czyli zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie. Wiemy, że jakaś pomoc od marszałka województwa, pana Ogierda Geblewicza, tutaj dotarła. To było
20 bądź 20 kilka zestawów dla służb. Natomiast dzisiaj był tutaj premier Morawiecki, nie znalazł czasu, żeby porozmawiać z mieszkańcami, żeby porozmawiać z władzami i żeby ich zapewnić, że takie wsparcie finansowe otrzymają. Ja przejdę się wzdłuż tej trzciny, która jest tutaj. Tutaj możecie Państwo wszędzie zobaczyć rozkładające się ryby. Wracamy tutaj do tego punktu, z którego bardzo dobrze widać, jak bardzo groźna jest tak naprawdę ta sytuacja wzdłuż całej rzeki. Tutaj już na tym odcinku wszędzie płyną ryby. Państwo słyszą tutaj dość emocjonalne rozmowy mieszkańców z tymi, którzy tutaj dzisiaj wraz ze mną przyjechali, żeby zbierać tą dokumentację. Ci ludzie, ci mieszkańcy wsi Ognicy, ale też tutaj tych różnych miejscowości na całym odcinku są absolutnie przerażeni. Mają takie poczucie, że poza władzami gminy, poza panem wójtem, który tutaj się dwoi i troi, żeby znaleźć sposób na to, żeby tą sytuację jakoś wstępnie zaopiekować, to żadnego wsparcia rządowego i żadnego wsparcia ze strony władz niestety nie otrzymali. Proszę zobaczyć, ja tutaj idę wzdłuż Odry i tak wygląda brzeg. Tak wygląda w tej chwili niestety ta rzeka. Wszyscy mówią, że to jest największa katastrofa ekologiczna, jaką kiedykolwiek tutaj na rzece widzieli. Niestety w takiej relacji live nie jesteśmy w stanie oddać tego zapachu, ale on naprawdę jest trudny do zniesienia. Wczoraj jeszcze widzieliśmy tutaj pojedyncze ryby, chociażby leszcze, które się ruszały. Dzisiaj właściwie już prawie nie zaobserwowaliśmy takich żywych ryb. Jeśli już, to jakieś pojedyncze przypadki. Jest bardzo dużo takich dużych ryb, które no po prostu tutaj na tym brzegu, przy tej linii brzegowej osiadły. Będziemy Was informować. Jesteśmy tutaj, żeby dokumentować tą całą sytuację. No i raz jeszcze apelujemy do pana premiera, że może warto następnym razem, panie premierze, kiedy pan tutaj się uda w takie miejsce katastrofy ekologicznej, poświęcić czas na to, żeby porozmawiać z mieszkańcami, żeby porozmawiać z lokalnymi władzami, żeby zapytać, jakie jest ich zapotrzebowanie i czego najbardziej teraz potrzebują. Nie wiem, czy państwo widzą, ja postaram się przybliżyć. Proszę zobaczyć, na rzece są służby, których sprzęt właściwie to są rękawice, to są maski, to są widły. Proszę państwa, to są widły, którymi te służby wyławiają te martwe ryby. Ale na mur szybko się znalazło na wschodzie, nie? Spróbujemy pokazać Państwu, bo płyną w naszą stronę. Spróbuję zatrzymać obraz, żeby mogli Państwo zobaczyć. No tutaj na tym odcinku są służby, pracują, ale myślę, że niestety to nie wystarczy. Bardzo żałuję, że minęliśmy się z panem premierem, że nie mieliśmy czasu z nim porozmawiać, nie mieliśmy czasu zadać mu tych pytań. Jesteśmy we wsi Ognica, to jest gmina Widuchowa, województwo zachodniopomorskie. To jest obszar Natura 2000, proszę państwa. To jest obszar Natura 2000 i ta sytuacja dzisiaj w tym obszarze wygląda właśnie tak. Byliśmy tutaj wczoraj około godziny 20:30, wyjechaliśmy stąd i te zdjęcia, które mamy z wczorajszego dnia, nie były jeszcze tak dramatyczne, jak to, co widzimy niestety dzisiaj. Spróbujemy jeszcze zrobić zbliżenie. Tutaj proszę bardzo, na służby. Bo wy nie wiecie, że to was czeka. Ja wiem, co nas czeka. Ja wiem, co tu, jak ten sprowadza, co to było po
po tygodniu, po dwóch, to coś było, jakie smrody były. Dobrze. Jeszcze raz Państwu pokażę. To są naprawdę duże, duże okazy ryb. Ja mówię tak, to gdzie Pani kończyła szkołę w dziedzinie ochrony środowiska? Jak Pani mówi, że to szkoła wycieka, nie? I w końcu to Pani jest chyba chora. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Proszę zobaczyć. Pracuje tutaj i wyławia jakieś pojedyncze martwe sztuki. Natomiast to wszystko zostaje tutaj na brzegu. Rząd wciąż nie ma odpowiedzi na to, co tak naprawdę się tutaj stało, jaka być może substancja się tutaj znajduje, co spowodowało tak ogromne skażenie. Choć minęło 2 tygodnie od momentu, w którym pierwsze sygnały do władz docierały. Mieszkańców dzisiaj przede wszystkim najbardziej interesuje to, żeby to, co widzą, to, co mają, dosłownie przed swoim domem, bo ten pan, który był tutaj przed chwilą na filmiku, mieszka około 50 metrów od tego miejsca i ten fetor dzisiaj tutaj jest po prostu trudny do zniesienia. Raz jeszcze zwracam się do premiera Morawieckiego, z którym dosłownie minęłam się w gminie Widuchowa. Bardzo żałuję, panie premierze, że nie miał pan czasu, żeby porozmawiać z mieszkańcami. Widzicie tutaj ptaki. Mówimy o obszarze Natura 2000. Natomiast kawałek dalej, dosłownie kilkanaście kilometrów dalej, ten teren Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, a tam już właściwie 250 gatunków ptaków, rzadkie okazy, także takie zagrożone w skali całej Europy, które są obecne tylko tutaj, orły, bieliki, żurawie, kormorany, no i oczywiście też cała ta zwierzyna, która ten teren Międzyodrza zamieszkuje. Będziemy dokumentować, będziemy robić zdjęcia, będziemy nagrywać filmiki, tak żeby można było posłużyć się tymi wszystkimi dokumentami. Dzisiaj pan premier ogłosił, że wyznaczono nagrodę 1 000 000 złotych dla tego, kto znajdzie winnego tej katastrofy. Ale to jest coś, co dzisiaj tych ludzi tutaj na ten moment najmniej interesuje. Oni po prostu chcą, żeby służby działały, żeby gminy dostały odpowiednie wsparcie, żeby sobie na teraz z tą sytuacją poradzić. Jest 30 stopni, jest bardzo gorąco, świeci słońce i od tego miejsca, w którym stoję, a byliśmy jeszcze kilkaset metrów dalej, ta sytuacja wygląda tak samo jak tutaj, a nawet jeszcze gorzej. A wczoraj, kiedy byliśmy tutaj około godziny 18, to były pojedyncze sztuki ryb. Postaram się później w komentarzu wrzucić Państwu takie zdjęcie porównawcze, żeby pokazać, jak ta skala wygląda.